ludzie, nazywam się Aneta Kisiel. Jesteśmy Kościół Mocy się nazywamy. Widzicie nas tutaj prawie co tydzień. I wciąż dla was to, co robimy tutaj, jest wielkim widowiskiem. Chodzicie z telefonami, nagrywacie to, co my tutaj mówimy. Ale to nie jest widowisko. To nie jest przedstawienie. To Królestwo Boże, które przybliżyło się do was. Królestwo Boże dzisiaj przybliżyło się do was. Ja nazywam się Aneta Kisiel. Kiedy miałam 17 lat, to po raz pierwszy zawołałam do Boga. Dzisiaj jestem wypełniona Duchem Świętym. Dzisiaj jestem dla Ciebie Chrystusem dotykalnym, bo ja Go poznałam i ja wiem, co On wie o mnie, co On wie o Tobie. Posłuchajcie, ludzie. Jestem tutaj też z tego powodu, żeby Wam powiedzieć, że każdy z was, kto nie poznał jeszcze Jezusa Chrystusa, jest w bardzo złej sytuacji. Jest w bardzo złej sytuacji życiowej. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, nie masz z Nim osobistej relacji, to ciąży na tobie wyrok. Ten wyrok brzmi śmierć. To nie jest ta śmierć fizyczna, bo ta śmierć fizyczna nie jest najgorsza, ale najgorsze będzie dla ciebie to, kiedy na sądzie On ci powie: nie znam ciebie. Jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi, to On ci powie: nie znam ciebie. Bo jeśli nie poznałeś Jezusa, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, to nie narodziłeś się na nowo i nie jesteś Jego dzieckiem Bożym. To nieprawda, co religia mówi, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. To nieprawda. Nie jesteś dzieckiem Bożym. To ja jestem dzieckiem Bożym. Dlatego, że ja oddałam życie Jezusowi. Miałam 17 lat. Byłam nastolatką i byłam świadoma tego, że potrzebuję żywego Boga. Dlatego, że religia mi nie wystarczyła. I ktoś mi kiedyś powiedział, że Bóg jest dobry. Ja w to uwierzyłam. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to nie pozwoliłeś, żeby Jego święta krew obmyła ciebie z każdego twojego grzechu. I jesteś winny. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył na swoją drogę. Wiecie, ja kiedyś słyszałam, jak jeden człowiek powiedział: umówmy się, że każdy zna swoje grzechy i każdy z was wie, kiedy zrobi coś złego, bo masz sumienie i to sumienie ciebie oskarża, ale jest dla ciebie wyjście, jest dla ciebie ratunek. Bo Jezus wszedł na ten świat w ciele. To Bóg, który wyrzekł się bóstwa, przyszedł po to, żeby umrzeć na krzyżu zamiast ciebie, rozumiesz? Zamiast ciebie. Jezus umierał zamiast ciebie. Nie dlatego, że Go tam przybili do krzyża jacyś tam ludzie. On umarł tam zamiast ciebie, dlatego że ty powinieneś wisieć na krzyżu. Ale Chrystus jest dla ciebie rozwiązaniem. Powiem ci coś jeszcze. Jeśli myślisz, że spotkasz Boga, omijając Chrystusa, to się mylisz. Bo nie poznasz Boga Ojca, jeśli nie przejdziesz przez krzyż. Nie ominiesz krzyża. Bo Jezus powiedział, że On jest drzwiami. On jest dla ciebie drzwiami po to, żebyś mógł się pojednać z Bogiem. Jesteś w bardzo złej sytuacji, bo oddzielenie od Boga będzie dla ciebie najgorszą rzeczą. Dlatego nie lekceważ tego czasu, który masz. Pojednaj się z Bogiem. Powiedz: Jezu, potrzebuję ciebie. Powiedz: Jezus, potrzebuję ciebie. Ty umarłeś na krzyżu, ale ja nie rozumiem tego. Przyjdź Mu to powiedz, jeśli potrzebujesz do Boga. Jeśli Go potrzebujesz, być zbawiony i bezpieczny o swoją przyszłość, to musisz pojednać się z Bogiem. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Bóg jest dżentelmenem. On nie będzie biegał za tobą. Jeśli ty myślisz, że Bóg ciebie ściga, żebyś był dobrym człowiekiem, żebyś chodził do spowiedzi, żebyś tam inne święte, w cudzysłowie, rzeczy robił, to się mylisz. Bóg nie będzie ciebie ścigał. To jest dżentelmen. On przyszedł i położył życie. I On powiedział: jeśli uwierzysz we mnie, zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz tylko wtedy, kiedy pojednasz się z Bogiem przez Jego krew. To jest na tobie ta odpowiedzialność. Ona ciąży na tobie. Bo to, że byłeś mały i ktoś cię zaniósł do jakiejś świątynki i poświęcił, to się nie liczy. Teraz, kiedy jesteś dorosły, jesteś świadomy i ty podejmujesz samodzielnie decyzję. Żadna babka, ani wujek, ani przyjaciel nie przyprowadzi ciebie do Boga. Bo Bóg stworzył ciebie swoją
Jezus powiedział: ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami dla zgubionych. Musisz pojednać się z Bogiem, bo jest na tobie wyrok śmierci. Nie jesteś dzieckiem Bożym. Nie jesteś dzieckiem Bożym, jeśli się z Nim nie pojednałeś. Ale Jezus Chrystus dla każdego z was jest dzisiaj rozwiązaniem. To, jak ty dzisiaj wyglądasz, jakie masz wykształcenie, twój wiek, wiesz, to się nie liczy przed Bogiem. To jest często maska taka, bo boisz się pokazać, jaki jesteś prawdziwy. Bo boisz się pokazać, że w środku swojej duszy jesteś goły bez Boga. I nie przykryjesz tego żadną religią. Nie staniesz przed wiecznym tronem i nie powiesz: ale ja chodziłem do kościoła, bo mnie tak wychowali. Dzisiaj podejmij decyzję, że chcesz być zbawiony, że chcesz mieć osobistą relację z Jezusem. Osobistą relację. Zadaj sobie pytanie, czy masz osobistą relację, czy poznałeś Jezusa. Bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Już dzisiaj możesz Mu powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Mówię teraz do Ciebie, człowieku, który tam stoisz, że potrzebujesz Boga, że bez Niego nic się nie liczy. Poza Nim nie masz nic. Twoje życie jest puste. Nawet jeśli się Tobie wydaje, że masz wesoło w tym życiu, to w rzeczywistości jesteś goły. Bez Boga jesteś goły. I dzisiaj jest dla Ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Tylko Jezus Chrystus może zmyć z Ciebie brud i grzech. Już dzisiaj się z Nim pojednaj. Pojednaj się z Bogiem, abyś żył.